Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj po raz drugi u mnie na kanale gości gitara 12-strunowa. Poprzednio miałem okazję prezentować gitarę firmy Rickenbacker. Kojarzona ona jest głównie z Beatlesami. Natomiast dzisiaj o tyle nietypowy instrument, ponieważ jest to Fender Stratocaster, czyli klasyczny Strat, no, który zawsze kojarzy nam się ze sześciostrunowym instrumentem Jimi Hendrix, te sprawy. No a dzisiaj prezentuję gitarę 12-strunową. Instrument, który dzisiaj testuję, jest instrumentem produkcji japońskiej, stosunkowo świeży, kilkuletni. To, co zwraca uwagę, to poza tym, że ta gitara ma 12 strun, jest to klasyczny Stratocaster, który ma 3 pick-upy, 3 single, które brzmią jak 3 single Stratocastera. Klasyczny układ potencjometrów, no i to brzmienie dzwoneczkowe, które można uzyskać w Fenderze, i to jest takie fajne, że spotęgowane przez te właśnie 12 strun. Gitary 12-strunowe poza właśnie tymi latami 60., 70., no, spopularyzowane zostały, przynajmniej ja tak pamiętam, w latach 90. Wykonawca Tom Petty, którego uwielbiam, no, to jest muzyka, która kojarzy się właśnie z tymi strunami, ale właśnie lata 90., muzyka rockowa, która wtedy była mega popularna, muzycy często używali właśnie tych 12 strun. Pamiętam, kiedy jako mały czy młody człowiek próbowałem zrozumieć, dlaczego niektóre instrumenty tak dziwnie brzmią, są takie wzbogacone. Zastanawiałem się, czy to nakładane są dźwięki dublowane różnych gitar. No i właśnie po jakimś czasie dopiero zorientowałem się, że to jest ten dźwięk użytej gitary 12-strunowej, która brzmi trochę jak chorus, trochę jak właśnie dwie gitary nałożone na siebie. Ta gitara brzmi jak każdy inny Stratocaster. Wygoda jest identyczna jak w gitarze sześciostrunowej. Nie ma tutaj żadnej różnicy. Oczywiście nie będziemy podciągali strun, bo wtedy ta gitara prawdopodobnie nam nie zastroi. Inna jest główka, no, z racji tego, że jest to gitara, która ma 12 strun, więc tutaj model główki musiał być inny. Gitara w pięknym, podpalanym kolorze. Waga jak w klasycznym Stratocasterze. No, czułem się jak Tom Petty, więc grając na tym instrumencie, czy gra na tym instrumencie, dostarczyła mi sporo frajdy, czego i Państwu życzę. Pozdrawiam.